Siemaneczko, nagrywamy Pokemony, ale najpierw idziemy jeszcze obczaić promocję. Halo, ostrość. Halo. Tak, ostrość. Idziemy obczaić promocję, bo dostaliśmy info, że w Starbucksie teraz od 13 do 15 taka walentynkowa promocja jest. Jeżeli się kupi jedną kawę, to dostaje się drugą taką samą gratis. Więc idziemy wytestować, zobaczymy. Będziemy akurat mieli, wiecie, nałapanie poków pod akwarium, coś rozgrzewającego. I coś, a cieszysz. Więc może się uda, zobaczymy, bo do końca nie wiem, o co z tej promocji chodzi, ale zaraz się dopytamy. Bo dostaliśmy info, że ponoć jest, że jedna kawa gratis, tak? Teraz walentynkowa promocja? Tak, a macie ten kupon? Kupon, czy to kartę trzeba było mieć? Co to? Coś trzeba było mieć. Macie kartę Starbucks, no? No na maila powinniście dostać właśnie wiadomość. I tam jest ten kupon. Dobra, to my zaraz to znajdziemy. No. Adrian w oczekiwaniu na kawkę gra w Pokémon Duel. Adrian Pokémon Go już olał i teraz jest tylko Pokémon Duel. Kto by pomyślał? A nie Go, ja Duel. Kotku. A jaką masz? A ty grasz jakieś rankedy, czy nie? Nie, gram właśnie questy. Robię. Lubię maltretować. Aha. Dobra. I już mamy naszą kawkę. Dosłownie 3 minutki poczekaliśmy i jest. I śmigamy do samochodu i lecimy na to oceanarium, pod oceanarium, nie na. I liczymy na to, że będą tam jakieś lurki odpalone. Bo wiecie, w końcu 6 godzin jak jeden lur trwa, to myślę, że powinno coś być odpalone. A słuchajcie, nie nagrywałam teraz tak słabo z tymi Pokémon Go, ze względu na to, że po prostu nie miałam z kim nagrywać. Samej mi się w ogóle nie chce jeździć. Paweł, jak wiecie, jak go tam śledzicie, jego kanał na YouTubie, to on tam nagrywa w Norwegii Pokémon. On wraca już zaraz, więc spokojnie, niedługo znowu wrócą częściej odcinki. Adriana teraz też trochę nie było i po prostu dzisiaj go już złapałam i pojechaliśmy. No wiecie, samemu jest nudno, no przyznaj się, że samemu łapać te Pokémony nie jest za ciekawie, szczególnie, że ja tak nie za bardzo lubię nagrywać samej Pokémony, bo to dziwnie wygląda, nie? Do tego, że gram w jakąś grę na telefonie, to jeszcze gadam sama do kamery. Jesteśmy pod akwarium, oczywiście są oceanarium, nie akwarium, chociaż też są akwaria. Są odpalone 3 lurki, jest już Abra, oczywiście, fajnie. Bo Abra, Alakazam, nie, Abra? Kadabra, Alakazam. O, Kadabrę mam, bo złapałam, pamiętam kiedyś. I jeszcze brakuje mi Alakazama. Podobają mi się te nazwy. Abra, Kadabra, Alakazam. Jeszcze za dzieciaka, wiecie. Jak się Harry'ego Pottera jeszcze nie obejrzało, to wtedy takie rzeczy się mówiło. Później jak się Harry'ego Pottera obejrzało, to się mówiło Wirgardium Leviosa i tak dalej. No i Abra mi spierdzieliła. O, w ogóle dobra. Słuchajcie, brakuje mi już naprawdę mało cuksów do Gyaradosa. Wreszcie może jakiegoś będę mieć dużego Pokemona, więc łapiemy Magikarpie, bo to jest najważniejsze, co może być. Chodź, ale jak się bronić, Fel? Podkręconą? Jazda. Ćwiczę, słuchajcie, moje podkręcone Pokebole. Ćwiczę. Nie no, uciekł mi też. Adrian, nie śmiej się, to nie jest w ogóle śmieszne. Uciekła ci, jeżeli was wędki. Tak, i tak słuchajcie, się tu ustawiłam samochodem, żeby łapać trzy pokestopy, ze względu na to, żeby właśnie mieć pokebole, bo nie mam ich naprawdę dużo. Teraz już tutaj trochę jadąc udało mi się ich zdobyć, bo najgorzej jest to, że na dzielnicy, na której ja mieszkam, nawet jak jadę gdzieś do sklepu czy coś, ja mam po drodze może 3 pokestopy i po prostu to jest, no mało, za mało, tak? I ja więcej, wiecie, ich wywalam niż po prostu zdobywam. I niestety zawsze mam z tym problem, a tu jak się na przykład w Gdyni pojedzie kawałek, to raptem ich jest od cholery i ciut i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu. Tu w ogóle stoją chyba, słuchajcie, ze 4 samochody. Wszyscy właśnie w samochodach i łapią poki. Dobra, co mi się tutaj pokazało? Slowpoke, okej. Okay. Już ich kilka teraz na tym evencie też złapałam. Ich pełno wyskakuje. O, mam 45, czyli zaraz 50, czyli będziemy mogli zaraz zrobić ewolucję. Właśnie wczoraj wbiłam 24, ale tak po prostu, Boże, jak ja rzucam, jak albo gadam, albo rzucam, ludzie. Albo gadam, albo rzucam. Albo gadam, albo rzucam, nie mogę dwóch rzeczy robić naraz. Kurczę, dawać mi Magikarpie, zaraz zobaczymy, ile mi brakuje cukierku, bo w tym momencie jak łapię Pokemona i 6 cuksów wypada z jednego Magikarpia, to przecież to można easy uzbierać. Gdzie tu jest jakiś Magikarp? Tylko właśnie muszę jeszcze jakiegoś takiego Magikarpia złapać, który będzie miał w porządku IV, żeby go, wiecie, żeby Gyarados z tego wyszedł jakiś... Gdzie jest M? Boże, nie znam alfabetu.
Ej, ja nie mam żadnego Magikarpia? My, a... Jest jeden. No, 363 cuksy, więc całkiem spoko. Właśnie, no mówię, muszę poczekać na jakiegoś Magikarpia, który będzie w dobra IV, żeby po prostu ulepszyć, żeby ten Gallardus był jakiś fajny, a nie jakieś gówno, tak, jak już ulepszać w stylu cukierków, co się namęczyłam, od wakacji zbieram. No dużo nie gram, trzeba przyznać, ale od wakacji zbieram, to by się przydało, żeby jednak było coś fajnego, a nie gówno. Ziomek tam, słuchajcie, driftuje. Albo coś w ten deseń robi. Udaje. No udaje. No pokaż, co umiesz. No nie, nie mówcie, że już zaparkował. Ojej. Mogłeś się popisać. Może drugi się popisze. Ja pokażę. Tu się zawsze, wiecie, na tym skwerku zbierają albo motocykliści, albo własnicy jakieś mają tam wozy poprzerabiane i tak dalej. Takie miejsce spotkań jest ogólne tutaj. Trzeba uważać, może w pierdziel dostać. Czy nie, no nie wydaje mi się, że można w pierdziel dostać, no ale... Dziwni ludzie są, trzeba uważać. Dobra, moi drodzy, właśnie złapałam przed chwilą Slowpoka jeszcze jednego i możemy już zrobić ewolucję. I tutaj sprawdziłam, który z tych moich Slowpoków jest najlepszy. I z tych trzech, które mam... Oj, czekajcie, sprawdzę, co się jeszcze pokazało. Dobra, nic ciekawego, to olać. O, czekajcie, jeszcze coś się pokazało. Też, dobra, to zaraz będziemy łapać. Wiecie, może coś by się super pokazało, a ja bym sobie tam ewoluowała, jeszcze by mi znikło. Zawsze się tego boję, że mi Pokémon zniknie, będzie jakiś super. Chyba najstraszniejsze, co może się stać. Dobra, sprawdziłam tego Pokémona. Tutaj profesor mówi, że jest really strong, że atak jest najlepszy i tak dalej, więc robimy tego, bo tamte w ogóle jakieś są słabsze, więc je olać. No i ewoluujemy, zobaczymy, co dostaniemy. Uwaga, uwaga. Ej, no kliknij to, no. Jazda. Uwaga, 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 co to będzie? Fajny różowy misio. Teraz jest różowy misio z, kurczę, muszlą na ogonie. Pokémony czasami mnie rozwalają. Ja nie wiem, co ci ludzie ćpali, jakie wymyślali. Naprawdę. Ice Beam, to nie wiem, czy słuchajcie, że to jest dobre. Dobre to jest, ludzie? Ale 1300 ma. Jeszcze go mogę trochę power-upować. Nie, muszę na stronie sprawdzić, jakie on ma ataki, wiecie, bo nie kojarzę. Raz mi się, jak jechałam ze sklepu, pokazała Chansey i co? I dupa, i mi uciekła, nie? Kurczę, no, wszystko super, Pokémonów pełno się respi. Znaczy, nie jakieś ciekawe, ale wiecie, dla samych nawet cuksów, żeby później ewolucję robić. Tylko, kurczę, jest zimno, nawet siedzimy w tym samochodzie, teraz go trochę odpaliłam, żeby, bo stopy mi marzną, nie mam butów zimowych, wiecie. Mam podwójne skarpety ubrane i mam po prostu jakieś zwykłe adidaski i tyle, znaczy nie, Reeboki to są akurat, no ale wiecie, o co chodzi. I to jest słabe i czemu już nie jest ciepło, czemu nie ma wiosny, dajcie mi lato, wakacje i w ogóle, proszę. Nie, fuj. I oczywiście co Aga zrobiła? Kamerą rozlałam kawę. Opluła cały samochód. Oplułam cały samochód. Tak jak widzą. Dobrze, że już nie było jej dużo, nie? No ale nie mam nawet żadnej ścierki, żeby to wytrzeć. No, dobra, dobrze, tu było mało, ale lipa. Ja zawsze muszę coś odwalić, nie? Tam zobaczcie, też koledzy łapią, ale słabo, że oni muszą tak stać na dworzu. Jezu, bym ich zaprosiła, ale nie. Mam z tyłu pełno kartonu. Znaczy dwa, no, ale nie ma miejsca. I tu też ludzie obok łapią. W ogóle zaparowane szyby, jakbyśmy nie wiem, co robili w tym samochodzie. Wiecie właśnie, co wymyśliłam? Fajnie by jakby Pokémon Go wprowadziło coś takiego, że ustawiasz sobie w aplikacji Pokémony, które cię interesują i jak on się pojawi na radarze albo po prostu ci wyskoczy, to żeby po prostu wydawał telefon jakiś tam określony dźwięk. I w tym momencie byśmy na pewno żadnego nie przeoczyli. Bo czasami wiecie, no może się nawet pojawić na radarze, ale nie klikniemy tego radaru, nie zauważymy, że on tam jest. To było fajne. To by było super. Czemu czegoś takiego nie zrobią? Ale wiecie, tak gadać o tym, co oni by mogli zrobić i poprawić, to jest... Dużo było takich rozmów i dużo teorii. Ale niestety Niantic ma nas chyba w dupie. Jedziemy pod dom marynarza, bo
wam, że na... Może, czy ja tu jadę pod prąd? Może, tu nie widać pasów, bo jest wszędzie śnieg. Jedziemy pod dom marynarzy, bo na forum, znaczy grupie, sorry, na grupie Pokémon Go Gdynia wyczytałam, że ponoć pod domem marynarza jest po prostu spawn executów i może, oczekajcie, o kurde, Dratini, to nie, to stoimy, łapiemy, o nie, muszę to złapać. Egzekutory czekają. No nic, w ogóle nie patrzcie na moje upierdzielone szyby, przepięknie. Jesteśmy pod domem marynarza, w sensie, znaczy on jest tam za nami, a tu jest już, słuchajcie, morze. No ale niestety na radarze no żadnych egzekutów nie ma. Może rzeczywiście one się pojawiają, ale pewnie też o jakichś tam danych godzinach, albo może częściej niż w innych miejscach. No ale niestety teraz nie ma nic ciekawego, nawet żadnych tutaj lurów nie ma odpalonych. Same walentynkowe pokemony, pełno w ogóle tych Jigglypuffów jest, zobaczcie ile od cholery tego. Dobra, moi drodzy, żegnam się w takim razie już z wami, bo mi się siku zachciało po tej kawie i nie mogę już wytrzymać. A wszystko jest o godzinie 22 pozamykane, jakieś galerie czy coś i centry handlowe i nie mam gdzie się tutaj wysikać, a na dwór nie pójdę, bo jak to babcie mówią, że się wilka dostanie w tyłek, więc nie ma mowy, więc jedziemy do domu i do zobaczenia w kolejnym odcinku i słuchajcie, jeszcze polecam wam oglądać moje odcinki z Pokémon Duel. Macie tutaj ten odcinek polecany, sprawdźcie, bo bardzo, bardzo fajna gierka na telefon. No czaderska jest i uzależnia. Papatki!